Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM. 29 minut już tylko pozostało do godziny 10. Tomasz Misiak, zapraszam na dzisiejszą rozmowę na 96 FM. Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Gospodarki Komunalnej i Przedsiębiorczości Urzędu Miasta, jest dzisiaj naszym gościem, albo odwrotnie właściwie, to nie ma znaczenia w tym momencie. A na początek porozmawiamy sobie być może nie o tym, a nawet na pewno nie o tym, co absorbuje pana na co dzień w pracy, tylko o tym, jaka też wieść gruchnęła wczoraj ze strony radnych klubu Zielona Razem, którzy, jak dzisiaj gazety się rozpisują, ratują honor Zielonej Góry, angażując się w organizację 24. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze. No tak się akurat złożyło, że ci, którzy do tej pory się tym zajmowali, zrezygnowali z organizacji. Zielona Góra byłaby tym miastem, które na mapie Polski wśród dużych miast wyróżniałoby się właśnie tym, że finału nie będzie. To chyba dobra informacja, ale nie tylko radni są w to zaangażowani, bo oczywiście będą robili to przy wsparciu Urzędu Miasta. Pan również zaangażowany bezpośrednio w ten proces będzie. Dzień dobry, witam serdecznie. No tak, ta wiadomość o tym, że może nie być sztabu, może nie być finału 24. Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Zielonej Górze, była dość smutnym przekazem i faktycznie też przy wsparciu prezydenta miasta, który zdecydował się patronować tej imprezie w styczniu tego roku przyszłego, 2016, spowodowała, że skrzyknęliśmy się również z radnymi. Radni skrzyknęli również się, nie tylko ci z klubu radnych Zielona, ale również są też przedstawiciele klubu radnych Platformy Obywatelskiej. Chodzi o to, żeby jednak zrobić ten finał, bo przede wszystkim liczy się cel, który w tym roku jest po raz kolejny bardzo szczytny i warto by było i warto jest, żeby w Zielonej Górze taka impreza się odbyła, żeby te serca czerwone w Zielonej Górze znowu zabłysnęły i żebyśmy po prostu dorzucili się do tego ważnego celu. Będziemy się również oczywiście posiłkować wszystkimi instytucjami, które mogą nas wspierać w tym, czyli Zielonogórski Ośrodek Kultury również się w to będzie w swojej części angażował, więc myślę, że uda nam się, choć faktycznie mobilizacja była pełna w ciągu dwóch ostatnich dni. Praktycznie mało śpimy i staramy się do późnych godzin wieczornych próbować to poskładać. Czasu jest szalenie mało i faktycznie wiele rzeczy do zrobienia, także tych organizacyjnych, formalnych, formalności. A tak naprawdę dzisiaj mamy miesiąc do finału, a rzeczy do zrobienia jest bardzo wiele. Przede wszystkim poza samym jakby finałem, czyli poza sceną, koncertem, musimy po prostu zachęcić Zielonogórzan do tego, żeby nam w tej akcji pomogli. Czyli potrzebujemy dzisiaj wolontariuszy. No, z tym chyba nie będzie problemu, nigdy nie było, można było powiedzieć. Na szczęście nie i to jest właśnie też ten element, który nam przyświecał, to znaczy analiza tego, że w Zielonej Górze zawsze było około 200-250, czy tam 150 do 250 wolontariuszy, pokazała, że jest potencjał w ludziach, którzy chcą to robić, którzy się chcą to angażować i dlatego warto to przeprowadzić. Inna sprawa jest taka, że wie pan, że pojawiają się już głosy, dlaczego miasto się angażuje, że miasto nie jest od tego, aby organizować tego typu rzeczy. Mnie tylko dziwi to, że nie przebija się taka informacja, że de facto miasto wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy od lat. To jest 24. finał i w zasadzie rok rocznie miasto w jakiś sposób partycypowało w przedsięwzięciu, bo i Zielonogórski Ośrodek Kultury zawsze był w to zaangażowany i tak odbywały się sztaby w Urzędzie Miasta bez względu na to, kto daną imprezę organizował. Ktoś musiał się spotkać z prezydentem, zajęcie pasa ruchu, mnóstwo dokumentów i tak dalej, i tak dalej. Te rzeczy i tak spadały na urząd. Ja myślę, że przez 24 lata w ogóle w Polsce chyba nie ma takiego samorządu, który by nie wspierał finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w swoim terenie. I tak faktycznie było. Przecież my jako miasto mniej lub bardziej faktycznie byliśmy zaangażowani i zawsze byliśmy otwarci na tego typu inicjatywy, jak też na wiele innych inicjatyw, które w tym okresie, na przykład w okresie świąteczno-noworocznym też się odbywają, bo no, głosy krytyki są oczywiście zawsze do wysłuchania i są cenne, tak? Trzeba brać uwagę na poglądy innych osób, aczkolwiek no, pragnę też zauważyć, że miasto od lat wspiera chociażby Orszak Trzech Króli, który też odbywa się na zielonogórskim deptaku i też to, co możemy, zawsze pomagamy, wspieramy i też mogą być różne głosy, dlaczego miasto wspiera takie imprezy, a nie inne, więc generalnie nie szatkujemy ludzi, nie wybieramy imprez, które są jakby fajne lub mniej fajne.
tylko szanujemy inicjatywy wielu osób różnych, tak, światopoglądowych, pomysłami i różne pomysły staramy się wspierać. Tym bardziej, że nikt nie mówi tutaj o partycypacji finansowej, sensu stricto. Wiadomo, że jeśli są zaangażowani coś ludzie, chociażby z Zielonogórskiego Ośrodka Kultury, oni pracują w Zielonogórskim Ośrodku Kultury, więc pobierają za to wynagrodzenie. Natomiast jest wiele takich rzeczy, które, no, biorąc pod uwagę radnych chociażby, tak, poświęcają swój czas, robią to od początku do końca absolutnie za darmo, podobnie jak pan zajmując się tym. To jeszcze. Prawda. I generalnie ta impreza to jest coś więcej niż zwykła impreza jednodniowa kulturalna, tak? No, można się oczywiście zgadzać z ideą WOŚP-u, można się z nią nie zgadzać, ale rok pokazuje się, że w Polsce, że jednak jest to zapotrzebowanie, ludzie chętnie wrzucają do puszek, mimo że samym im jest ciężko, to starają się dzielić, ale przecież proszę pamiętać, że my generalnie odwróćmy tą sytuację i zwróćmy, ile na przykład sprzętu zakupionego przez Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy znajduje się w naszym zielonogórskim szpitalu, tak? Ilu dzieciom, ilu osobom starszym już WOŚP chociażby w samej Zielonej Górze pomógł. Więc to jakby krytykując ewentualne angażowanie się miasta, trzeba spojrzeć też zawsze z drugiej strony, tak? I ta impreza wymaga tego, żeby również miasto się w jakiejś formie włączało i namawiało ludzi do tego, żeby te swoje serca otwierać. No, można pójść generalnie dalej. Ja tu nie widzę żadnego. Można pójść dalej i zobaczyć pewnego rodzaju symbiozę z najbliższymi działaniami miasta zaplanowanymi, a tym, na co zbiera tym razem Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tutaj uogólniając, ma to być pomoc dla osób starszych, a przecież w perspektywie mamy chociażby hostel. To prawda. Do wybudowania w Zielonej Górze, rozbudowę hospicjum, czyli jakby te pomysły mogą być zbieżne i niewykluczone, że w jakimś sensie część tego sprzętu trafi właśnie do Zielonej Góry. No dokładnie. No. Miasto jest też od tego, żeby budować pewną atmosferę, aby też stwarzać warunki do rozwoju szerokiego, żeby wspierać inicjatywy, które nam wszystkim będą pomagały. I stąd też jakby partycypacja w tym projekcie prezydenta miasta, który jakby daje zielone światło, daje swój patronat, na pewno się zaangażuje. Tradycyjnie liczę na to, że, a już te rozmowy po tych dwóch dniach działania sztabu przeprowadziliśmy, tradycyjnie liczę, że jeden z zastępców, pani wiceprezydent, angażuje się również osobiście, bardzo zawsze te aukcje z udziałem pani prezydent są takie nośne i widowiskowe, ale generalnie prowadzą cały czas do tego samego, tak? To znaczy jest to oczywiście forma zabawy, ale z drugiej strony chodzi o to, żeby zebrać jak najwięcej pieniędzy, żeby pomóc jak największej ilości dzieciakom i osobom starszym potrzebującym tej pomocy, więc wszystkie jakby ręce dzisiaj na pokład po to, żeby to się udało. Mam nadzieję, że się uda i bardzo mnie to cieszy, że radni nie tylko zajmują się taką stricte w sensie polityką, obradami komisji, sprzeczaniem się na posiedzeniach teraz rady. Jest się czym zajmować za moment sesja budżetowa, tak? Więc te komisje pracują na każdy ma co robić, każdy ma co robić, te komisje się odbywają. Mimo to radni jakby wznoszą się ponad wyżyny pewnych jakby swoich też innych spraw prywatnych, zawodowych, służbowych, po to, żeby coś zrobić, żeby pokazać, że to nie jest tylko radny taki, który siedzi i pobiera dietę i zajmuje się tylko kłóceniem czy spieraniem na sesji, będzie tak, że ale po to, żeby wyjść też na ulicę. Znajdzie prawda? Się jakaś część osób, która powie, że ktoś próbuje sobie zbić kapitał polityczny, że to radni się angażują w tego rodzaju działanie, żeby pokazać, że no robią się dodatkowe rzeczy. Zawsze takie. Tego takie się trochę obawiam, ale generalnie uznaliśmy, że nie będziemy na to zwracać uwagę, ponieważ to nie tylko radni, nie tylko 5 osób to zrobi. My ogłaszając tą sytuację, fakt powstania tego sztabu, przez 2 dni naprawdę dostaliśmy masę telefonów od takich anonimowych zielonogórzan, że chcą się w to zaangażować, chcą pomóc w samej organizacji sztabu, chcą zbierać pieniądze podczas finału. Pojawiły się również osoby i bardzo fajnie i bardzo nas to cieszy, jak na przykład Kuba Medyński z poprzedniego sztabu, który jakby od razu zadzwonił, że jest skłonny pomóc, mimo że ten poprzedni sztab jakby nie podjął w tym roku rękawicy. Także zgłosiły się również sztaby z okolicznych miejscowości. Będziemy mieli dosyć chyba taką bliską współpracę, jeśli chodzi o sztaby ze sztabem ze Świdnicy. Także to się wszystko w ciągu 2 dni dzieje i to nam jakby uświadamia, że nie ma sensu patrzeć na jakieś jakby głosy sprzeciwu, pytanie, czy można w ogóle dzielić działalność charytatywną na tą, która jest skierowana do ludzi poprzez Fundację Jerzego Owsiaka, albo na jakąkolwiek inną, bo przecież miasto w różnego rodzaju konkursach daje pieniądze na działalność charytatywną. Wystarczy wspomnieć pieniądze, które idą na dobrą robotę świetlic terapeutycznych, chociażby Caritas, diecezji zielonogórsko-gorzowskiej i tam nikt nikomu nie wylicza, jak zostały rozdysponowane te pieniądze. Liczy się ostateczny efekt, czyli to, że można ludziom pomóc. Każde inne stowarzyszenie, każda inna fundacja, która ma fajny pomysł na to, żeby wspierać tego typu akcje, czy prowadzić tego typu akcje i wspierać mieszkańców w potrzebie, w większości wypadków skupia dobrą pozycję
pozytywną energię ze strony miasta, tak? Czyli generalnie nie odmawiamy także wszystkim innym pomocy bezpośredniej czy organizacyjnej i staramy się zawsze gdzieś te swoje możliwości rozdzielać na różne formy wspierania. Cel szczytny jak najbardziej, ale niesie za sobą mimo wszystko to zaangażowanie miasta pewnego rodzaju niebezpieczeństwo, że oto być może za rok sytuacja będzie miała się powtórzyć, bo tutaj mamy, nie ukrywajmy tego, rzecz była awaryjna. Tak, po prostu chodziło o bardzo szybką reakcję, żeby nie zostać gdzieś w tyle poza innymi miastami. Natomiast no, pewnie wielu takich się znajdzie, którzy powiedzą, a po co mamy się angażować, skoro są inni, którzy wykonają za nas dobrą Zawsze robotę. Jest to ryzyko, no jasne, że tak, ale no, zapowiedzieliśmy też wczoraj na konferencji, że chcielibyśmy, być może nam się udało ratować tę sytuację w tym roku faktycznie, natomiast zasygnalizowaliśmy już to, że to jest takie działanie awaryjne tegoroczne. Mamy nadzieję, że w tym roku w ramach pracy tego sztabu wyłonią się również osoby, które bez problemu dźwigną ten temat w przyszłym roku. I na razie myślimy o tym, co mamy do zrobienia przez miesiąc, ale też już dzisiaj sygnalizujemy, że na 99% jest to taka nasza akcja tegoroczna, po to, żeby spróbować zaangażować też inne osoby do 2017 roku. Warto pamiętać też o tym, że radny Paweł Wysocki, który na co dzień, można było powiedzieć, jest merytorycznym opiekunem Młodzieżowej Rady Miasta, też próbuje zaangażować w to działanie właśnie młodych radnych. To świetny sprawdzian dla tych ludzi, którzy zostali niedawno wybrani w absolutnie demokratycznych wyborach na kadencję, są radnymi młodzieżowymi miasta. No i w tej chwili, jeśli będą mogli się sprawdzić w realnym działaniu, zwłaszcza, że tutaj mamy presję czasu przede wszystkim, to też dla nich, myślę, oczywiście, że całkiem niezła szkoła. Oczywiście, po coś się też tworzy tą Młodzieżową Radę Miasta, nie tylko po to, żeby być dla samego bycia, ale faktycznie młodzież już się zgłosiła do pomocy. Wiem, że radny Wysocki jest w bliskich kontaktach takich codziennych z Młodzieżową Radą i oni już zapowiedzieli swoje wsparcie od organizacyjnego po fizyczną pracę, więc na pewno będzie to dla nich duże wyzwanie i fajnie, że się w to angażują, bo to też uczy pewnego rodzaju i pracy jako takiej organizacyjnej, uczy takiego, wychowujemy poprzez też takie pokory rzeczy. Uczy przede wszystkim. Ja myślę, że wychowujemy też pewnego rodzaju społeczeństwo obywatelskie, tak? Nie możemy przechodzić obojętnie koło codziennych spraw, a szczególnie w tym okresie, kiedy gra orkiestra. I fajnie, że młodzi ludzie poczują ten temat, poczują ten klimat. Być może właśnie w Radzie Młodzieżowej, Radzie Miasta jest przyszłoroczny sztab 2017 roku. Tego byśmy być może sobie wszyscy życzyli, tak? Bo jakby jesteśmy dzisiaj, służymy swoim doświadczeniem, swoją pracą i możliwościami po to, żeby też jakby przyuczać i wychowywać większą grupę osób do tego, żeby tego typu akcje przeprowadzać, bo przecież... A to, że radni z Młodzieżowej Rady Miasta, przepraszam, że wejdę w słowo, chcą pracować, no widać chociażby potem, że zdecydowali się na to, aby tymi radnymi zostać, bo przecież właśnie, pamiętając poprzednią radę, która została wybrana, potem był kłopot taki, że oto myślę, że tam jest młodzi potencjał. Ludzie kończyli ogólniaki i wyjeżdżali gdzieś i się samo rozsypali. Na tyle, na ile patrzę dzisiaj na skład Młodzieżowej Rady, to widzę, że jest tam potencjał, są już pomysły, no, jest wiele takich rzeczy, których jeszcze na pewno nie ujrzało światło dziennego, ale no, głęboko w to wierzę, że to będzie fajna Młodzieżowa Rada w tej kadencji. I będzie działać na rzecz wizerunku Zielonej Góry z całą pewnością. A dzisiaj dla orkiestry jest to najważniejsze, że szukamy ciągle i wspieramy i szukamy dwóch segmentach. Po pierwsze wolontariusze i tych wszystkich, którzy nas słuchają, zapraszam, a chcą pracować przy tegorocznej edycji WOŚP-u, to zapraszamy w piątek najbliższy na 15 godzinę do Centrum Biznesu. Będzie spotkanie wszystkich chętnych wolontariuszy. Tam będzie można się wypełnić odpowiednie zgłoszenia. A serdecznie zapraszamy z dowodami osobistymi, a ci, którzy są niestety niepełnoletni, muszą przyjść z rodzicem bądź opiekunem. I tam na miejscu będziemy też mniej więcej już wdrażać nasze pomysły, jak to chcemy zrobić. A z drugiej strony można też apelować za pośrednictwem każdego możliwego medium. Wszystkie chętne osoby, które chcą dorzucić się w sposób taki rzeczywisty i praktyczny do aukcji, czyli mają coś fajnego do sprzedania na Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Każdy pomysł przyjmujemy, każdy pomysł rozważymy, więc jeśli są takie osoby, które nas słuchają, a chcą coś dorzucić na aukcję dla WOŚP-u, to serdecznie zapraszamy, by również można się z nami kontaktować. Zawsze cieszyły się dużą popularnością na aukcjach różnego rodzaju gadżety sportowe. Myślę, że kluby sportowe, te najważniejsze zielonogórskie, czyli Stelmet i Falubas, nie przejdą obojętnie obok też tego wszystkiego. Wiemy dokładnie, że
niejednokrotnie zdarzało się, że ktoś za kolosalne pieniądze licytował na przykład kask żużlowy czy Kevlar. Kevlar, dokładnie, który jest kompletnie nieprzydatny, dokładnie, bo kask jeszcze można uznać, że mamy parę pomysłów na to, żeby zaangażować też kluby sportowe. 10 stycznia w dniu finałów jest też mecz naszych mistrzów Polski w koszykówce w CRS-ie, więc myślę, że tam też spróbujemy dojść do porozumienia z władzami klubu, żeby w jakiejś formie orkiestra zaistniała również na CRS-ie w tym dniu, jeśli to będzie możliwe, ale faktycznie angażujemy dzisiaj, będziemy angażowali kluby sportowe i różnego rodzaju stowarzyszenia. Będzie bieg biegaczy Zmierz się z cukrzycą, którzy się już również zgłosili, więc pewnych tych imprez takich dodatkowych będzie masę. Wszyscy, którzy mają też jakieś swoje pomysły, żeby w tym finale zaistnieć, no to serdecznie zapraszamy. A wydarzenia sceniczne, artystyczne na scenie przy ratuszu. Tak jest. Mamy taki pomysł, żeby to był ratusz i żeby przenieść ten tegoroczny finał z Podpalmiarni w tym roku na Zielonogórski Deptak. To jest takie miejsce, które też staramy się jako już urzędnicy, jako radni w każdy możliwy sposób, jak nam to tylko przychodzi do głowy, ożywiać, więc być może ta impreza też ściągnie dodatkowych ludzi na Deptak. No i liczymy, że to się odbędzie w tym roku na Deptaku. A że Deptak żyje, widać chociażby po ozdobach świątecznych, to już domena pańskiego departamentu. Mamy dodatkową atrakcję świetlną. Wydawałoby się, że bardzo błaha rzecz, że oto staje coś ładnie kolorowo świecącego, akcent świąteczny na zielonogórskim Deptaku i że na większości osób nie zrobi to wrażenia, natomiast bombka, która stanęła tuż przy Bachusie, można by uznać, że jest najbardziej fotogenicznym w ostatnim czasie punktem na mapie Zielonej Góry. Patrząc na to, co dzieje się w mediach społecznościowych, można odnieść wrażenie, że właściwie nie ma osoby, która by nie zrobiła sobie. Ja widziałem ludzi, którzy w ciągu dnia robili sobie również, gdzie ona nie wygląda aż tak atrakcyjnie. Sama w sobie jest piękna oczywiście, jest to świąteczny akcent bez dwóch zdań. I teraz pytanie takie, czy bo przez długi czas było tak, że po prostu fizycznie miasta było nie stać na to, aby urozmaicać te wszystkie dekoracje świąteczne. Wiadomo, że zmieniają się trendy, zmienia się moda, mamy dużo różnego rodzaju nowoczesnych rozwiązań, przecież nie ma już zwykłych żarówek, które gdzieś tam kiedyś funkcjonowały, teraz to się w innej technologii odbywa i tak dalej, i tak dalej. Myśli pan, że jest jakaś szansa, żeby co roku pojawiały się jakieś kolejne tego typu historie, które wzbudzają po prostu radość wśród mieszkańców, podkreślają to jesteśmy świąteczny charakter. Jeśli mielibyśmy robić to tylko po to, żeby wszyscy sobie robili zdjęcia i dobrze się pod tym bawili, to też będziemy to robić. Bo oczywiście, jesteśmy. Jest prawie jak miś w Zakopanem. Dokładnie, znaczy, być może tak, natomiast no od tego też jesteśmy, żeby nieść i starać się nieść zadowolenie mieszkańcom, bo przecież jakby urząd ma w swoich pomysłach, poglądach, czy w swoich celach właśnie między innymi realizację takiego zadowolenia. Oglądając przez ostatnie pół roku różne katalogi, różne propozycje, co byśmy mogli wybrać nowego dla Zielonej Góry, pasując to do budżetu miasta i naszych możliwości, faktycznie wpadliśmy na pomysł z panem prezydentem, żeby zrobić tą bombkę w tym roku. Brakuje do szczęścia tylko śniegu, bo faktycznie wizualizacji tej bombki w śniegu specjalnie wpływu nie ma. Na razie nie mamy, ale faktycznie jeśli będzie śnieg, to myślę, że ten efekt będzie jeszcze większy. Mam nadzieję, że to tegoroczna iluminacja, oczywiście wiele nam brakuje, tak? Mamy tego świadomość, że gdybyśmy mieli jeszcze większe możliwości budżetowe, no pewnie nie dorzucilibyśmy się z Warszawą czy z kimkolwiek innym, jeśli spojrzymy, ile tam wydanych było pieniędzy na choinkę gdzieś stojącą w centrum, czy na wszystkie iluminacje, które są tam, idzie to w setki tysięcy złotych. Oczywiście to wszystko trzeba przymierzyć do racjonalności budżetu, tak? Bo przecież kołdra jest krótka, mimo wszystko musimy też coś wykroić, bo też nie chcemy, żeby mieszkańcy mieli takie poczucie, że nic się w Zielonej Górze, dzieje, jeśli chodzi o te iluminacje świąteczne, nie dzieje i nie wydarza. I dobrze, że póki co spotyka się to z takim dobrym odbiorem. Wymieniliśmy w tym roku również szereg oświetlenia na LED-owe. To, co wisi dzisiaj chociażby na budynku urzędu, też jest już LED-owym światłem. To też był jakiś dodatkowy koszt. Czy będzie możliwość stawiania tego co roku? No ja już słyszałem takie głosy, żeby na Deptaku co kilkaset metrów, czy co kilkadziesiąt metrów stawiać po kolejnej takiej bombce co roku. Nie wiem, czy nam na to budżet pozwoli, ale my przeglądamy nieustannie trendy w tych tematach i tutaj próbujemy coś wymyśleć. Zobaczymy, co będzie w przyszłym roku. Na pewno jest wiele ulic, chociażby też taka główna ulica Bohaterów Westerplatte, o których być może uda nam się w przyszłym roku pomyśleć, bo takie głosy też już docierają, żeby jednak oświetlić
myślicie bardziej. Zobaczymy, no, będziemy się starać. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, bo jeśli te gardzaje rzeczy się będą rozwijały, to dlaczego nie zrobić tego na Pomorskim, na Przyjaźni, albo nawet w Łężycy? Miasto jest całkiem spore, więc musimy tutaj jakby też spełniać oczekiwania wszystkich mieszkańców naszego dużego miejskiego organizmu, więc a budżet jest, że tak powiem, też ograniczony, więc wydając te pieniądze musimy się jednak zastanawiać nad tą racjonalizacją, podejmować te decyzje racjonalnie, ale myślę, że tak, że to będzie taki trend, że będziemy się starali co roku coś nowego wymyśleć, unowocześniać, dodawać po to, żeby no, mieszkańcy w tym okresie świątecznym, który ponoć nadchodzi, bo śniegu nie widać, to żeby mieli chociaż tej trochę radości. Na razie narzekamy, że śniegu nie ma, gdyby było go za dużo. To byśmy narzekali, że jest za dużo śniegu. Jest za dużo. Ja pamiętam taką zimę, kiedy miasto miało problem z tym, żeby wywozić gdziekolwiek śnieg, już nie mówiąc o kolosalnych pieniądzach. Umówmy się, żeby poszło weter i do góry, ewentualnie, że śnieg powinien być na Wigilię i pierwsze dwa dni święta, wszystko co potem to już kto jak woli. Krzysztof Sikora, dyrektor Departamentu Inwestycji i Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta, był dzisiaj gościem. Dzięki piękne. Rozmowy na 96. Dzięki piękne. Rozmowa na 96 FM. Polityczna strona Zielonej Góry. Komentarze, opinie, spory. Od poniedziałku do piątku o 9.30. Powtórka o 17.30. Tylko na 96 FM.